Hej wszystkim! Witam Was jak co 2 miesiące w nowym odcinku rysowania prac widzów, czyli serii, która polega na tym, że ja zadaję Wam jakiś temat do wykonania własnej wymyślonej postaci. Wy ją rysujecie, dodajecie opis lub historię, wysyłacie mi, a ja później wybieram aż 4 różne rysunki i odtworzę je w swoim stylu. Dzisiejszy temat odpowiada Halloween. Halloween jest już jutro, więc idealnie się to wpasowuje. Jest to cukierek albo psikus. Jeżeli chcecie wziąć udział w tych odcinkach, to w opisie jest cały regulamin, jak to zrobić, co dodać, gdzie wysłać, jak opisać. No i na sam koniec też powiem Wam, jaki temat będzie na kolejny odcinek. Ja jeszcze zanim przejdziemy do tworzenia, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, aby nie ominąć żadnego filmu, jeżeli lubicie takie odcinki w tematyce artystycznej, rysunkowej, plastycznej, DIY-owej. No dobra, więc zaczynamy. Pierwszy rysunek, który wybrałam do odtwarzania w dzisiejszym odcinku, dostałam od Julii. Czytam Wam, co mi tutaj napisała. Cześć, to bodajże trzecia praca, jaką do Ciebie wysyłam. Mam nadzieję, że się spodoba i Cię zainteresuje. Nazywam się Julia i rysuję już od 13 lat. W mojej pracy chciałam uwzględnić tematykę zbierania cukierków, a co za tym idzie, samego psikusa. Historia postaci. Podczas jesiennego wieczoru, a mianowicie dnia Halloween, dzieci szykowały się na wizytę po domach w celu poszukiwania cukierków. Ulice miasta były zapełnione przerażającymi przebraniami. Nic nie byłoby zaskakującego tej nocy, jednak w pewnym domu coś się wydarzyło. Dziewczyna wraz z bratem oglądali horror, lecz przerwał im w tym dzwonek do drzwi. Siostra udała się do wejścia, by przywitać i poczęstować strasznych gości cukierkami. Gdy otworzyła drzwi, zobaczyła straszną mumię i wampira. Od razu pochwaliła stroje dzieci i wrzuciła do toreb kilka cuksów. Pożegnała zbieraczy i zmierzała w kierunku salonu, gdzie czekał na nią brat. Ale gdy tylko zrobiła kilka kroków, to na nowo ktoś zadzwonił do drzwi. Nie myśląc, od razu otworzyła. Jednak na progu domu ujrzała przerażającą istotę. Miała wycięty księżyc na czole i kilka innych symboli. Za nią widoczny był unoszący się czarny dym. Jej całe białe oczy wprawiały w paraliż. Dziewczyna była odrętwiała, a istota szorstkim i niskim głosem niczym demon powiedziała: pora na psikusa. Nikt do tej pory nie ma pojęcia, co stało się z dziewczyną i chłopcem, natomiast postać już nigdy nie pojawiła się w mieście. Zwyczajna noc halloweenowa stała się prawdziwym koszmarem dla rodzeństwa. Mam nadzieję, że historia Cię zaciekawiła. Jestem bardzo ciekawa, jakby wyglądała w Twojej wersji. Dziękuję i pozdrawiam Ciebie i widzów. No Julia, dziękuję Ci za zgłoszenie. Bardzo podobała mi się Twoja historia, a szczególnie ilustracja, którą przygotowałaś. Jest taka mroczna, bardzo interesująca. I rysujesz już aż 13 lat? No wow. Ja muszę powiedzieć, że w mojej wersji dodałam trochę niebieskiego i różowego. Nie wiem, czemu to zrobiłam, ale jakoś wydawało mi się, że będzie dosyć ciekawie, więc moja postać jest mniej w mroku. Troszkę więcej tego światła się tutaj zjawiło. Drugi już rysunek na dzisiaj dostałam od Witka. I prezentuje się on tak oraz napisał mi krótki opis. Cześć, jestem Witek. Mam 14 lat. Moja postać nazywa się Dolus. Mieszka w podziemnych lasach, odkąd tamte powstały i nawiedza źle postępujące istoty, szepcząc im do ucha cukierek albo psikus. Jeśli wybiorą cukierka, ich postępowanie zmieni się na lepsze i nie zostaną ukarani. Jeśli zaś psikus, mają jedną szansę na poprawę. Gdy jej nie wykorzystają, są zsyłani do miejsca, którego nikt nie zna. Dolus ma jasno-szarawą skórę, ciepło-szare oczy i włosy lśniące na złoto. Jej płaszcz jest ciemnoczerwony, spięty klamerką w kształcie nietoperza. Mam nadzieję, że rysunek Ci się spodoba. Pa, pa. Dziękuję Ci, Witek, za Twoją pracę i
opis postaci. Fajnie, że opisałaś mi też wygląd, jakie kolorki i tak dalej. Ja postawiłam na bardziej złociste włosy niż są na Twojej postaci, bo opisałaś, że właśnie lśnią na złoto. Dodałam je takie mocne, dlatego żeby trochę skontrastowały z tym ciemnym dookoła, które stworzyłam, z czerwienią płaszcza. W ogóle bardzo podoba mi się to, jak tą postać przedstawiłeś. No i ładnie wyrysowany jest profil postaci. Powiem Ci, że moja wersja jakoś chyba nie do końca mi się podoba. Dołożyłam chyba za dużo tych różnych kolorów. Mogłam jeszcze trochę to przytłumić. Zrobiłam bardzo dużo kolorków na skórze, bo napisałeś, że jest to jasno szarawa skóra, także zaczęłam od szarego, a później poddawałam kilka kolorków, no i stała się taka naprawdę trupia. Ale no, tak to wyszło, więc możecie zaraz zobaczyć, jak się prezentują obie prace. No dobra, lecimy z trzecią ilustracją, którą dostałam od Emilii. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Ale dobra, ja zabieram się do czytania, bo tutaj mamy dosyć długi dialog nawet. Nazywam się Emilia i mam 15 lat. Rysowanie to moje hobby. Rysunek ten narysowałam na telefonie w aplikacji Ibis Paint X. Przedstawiona na rysunku postać, a raczej postacie, to Trick i Treat. Trick ma dwa palce i rozpuszczone włosy. Treat ma włosy związane w dwa kucyki, czerwone usta, paznokcie i kokardy. Trick i Treat dzielą razem jedno ciało. Każda ma jedną głowę, rękę i nogę. Ich kończyny, ręce i nogi są długie i chude, tak samo jak palce u dłoni. Są one siostrami. Treat uwielbia wszystko, co urocze, a Trick nie dba o swój wygląd, dlatego jej włosy są w nieładzie. Historia dziewczyn zaczęła się wiele lat temu, gdy na świecie nie istnieli jeszcze ludzie, tylko zjawy. Straszydła nie miały w życiu wielkiego celu. Po prostu istniały. Lecz to wszystko zmieniło się, gdy na świecie pojawili się ludzie. Treat była bardzo zainteresowana owymi istotami i tym, jak szybko się rozwijali w przeciwieństwie do zjaw, które przez wiele tysiącleci nie zmieniły się wcale. Treat pokochała typowo dziewczęce i urocze rzeczy, jak kokardki, malowanie paznokci i makijaż. Trick patrzyła na to z pogardą. Po co chcesz się do nich upodabniać? Przecież są tacy marni. Bo to jest urocze, zobacz. Chodźmy stąd. I tak nie mamy nic do robienia. Chciałabym być też ulotna, ale mieć coś takiego jak marzenia. Co to jest? Nie do końca rozumiem, ale w teorii jest to coś, co chce się osiągnąć. Kończyła ostatnie pociągnięcia lakieru do paznokci. Głupie. Wcale, że nie. Zobacz, jaki uroczy kolor. Głupie. Znasz jakieś inne słowa? Głupia. Jak tu z tobą żyć? Weź, uczesz włosy. Jaka normalna zjawa to robi? Ja. Normalna. Dziewczyny często się kłóciły. Wszystko zmieniło się pewnej nocy. Obie zostały rozdzielone. Treat od razu poszła do ludzi. Chciała obserwować ich z bliska. Treat, gdy dowiedziała się, że jej siostra poszła do ludzi, również weszła na ich teren, aby ją odnaleźć. Poszukiwania nie były łatwe. Wielu ludzi ją widziało i spanikowało. Zjawa zastraszała ich. To nawet zabawne, zaśmiała się, strasząc kolejnego dzieciaka z ulicy. Przestań się rozpraszać, musisz ją znaleźć. Na nieszczęście Trick drogę zagrodziło wojsko i miejscowa policja. Straszydło próbowało przestraszyć ludzi, ale ci zaczęli atak. Zjawa straciła trzy palce. Była pewna, że to jej koniec, gdy zza krzaków wyskoczyła Trick i zaatakowała ludzi. Chcesz cukierka? Co? Ja prawie zginęłam, a ty proponujesz cukierka? Słodkie są. A teraz wracajmy do domu, naoglądałam się. Po powrocie ich ciała ponownie się złączyły, a tą noc nazwano Halloween. Nie zawsze cukierek musi być słodki, a psikus mieć złe intencje. Historia ta jest bardzo krótka, ale mam nadzieję, że Ci się spodoba. Która przypadła Ci bardziej do gustu? Niebezpieczny cukierek czy opiekuńczy psikus? To mój pierwszy rysunek, który Ci wysyłam. Mam nadzieję, że pojawi się chociaż na końcu.
Jak widzisz, Emilia, trochę zajęło mi przeczytanie tej historii, więc wcale nie była krótka, była naprawdę w porządku. Powiem ci, że jakoś tak znienacka naprawiłam włosy trick. Nie są aż tak rozczochrane, jak opisujesz i no, po prostu przyjmijmy, że Treat jej te włosy uczesała, prawda? No tam pogodziły się może w jednym momencie i wygląda zdecydowanie lepiej. No nie wiem, którą mam tu wybrać. Obie są naprawdę spoko. Mega podoba mi się przedstawienie przez ciebie właśnie tych dwóch postaci. Były one takie nietuzinkowe, jeżeli chodzi o prace, które mi wysyłaliście. I dziękuję ci, Emilia, za przesłanie mi swojej ilustracji oraz historii. Już ostatnia ilustracja na dzisiaj jest od Justyny. Cześć sami, nazywam się Justyna i mam 13 lat. Bardzo lubię Cię oglądać i mam nadzieję, że uda mi się trafić do odcinka. Oto moja historia. Oliwia była wesołą i rezolutną dziewczyną. Lubiła sobie żartować i robić dowcipy. W całym roku najbardziej czekała na dwa dni. 1 kwietnia oraz Halloween. Gdy w końcu nadszedł czas Halloween, dziewczyna była podekscytowana. Jej ulubioną częścią tego święta było przebieranie się w różne stroje oraz robienie kawałów. Oliwia założyła przygotowany wcześniej strój klauna, bo taki właśnie strój pasował do jej charakteru i wieczorem wyszła z domu z torbą na cukierki w ręku. Dziewczyna chodziła od drzwi do drzwi, a gdy ktoś jej otwierał, radośnie krzyczała: cukierek albo psikus. Jednak nawet gdy dostała od kogoś cukierka, robiła tej osobie jakiś mały, nieszkodliwy psikus. Wszyscy zazwyczaj śmiali się z tych kawałów Oliwii, ale niestety w jednym domu drzwi otworzył starszy mężczyzna. Gdy zobaczył, że dziewczyna po otrzymaniu cukierków nadal zrobiła mu psikusa i obsmarowała pastą do zębów klamkę drzwi, mężczyzna wpadł w szał i ze smyczy spuścił swoje wściekłe psy. Oliwia uciekała ile sił w nogach, ale gdy już myślała, że udało jej się uciec, potknęła się i upadła na ziemię, tracąc przytomność. Kiedy obudziła się, zobaczyła, że jej skóra jest w większości przeźroczysta. Wróciła więc na swoją ulicę, ale wszyscy od niej uciekali. Nagle zobaczyła ducha. Kiedy ten duch również ją zobaczył, zaśmiał się. Powiedział do niej: wrócisz do swojego prawdziwego ciała tylko wtedy, gdy w noc Halloween dostaniesz od nieznajomego cukierka. Tylko w taki sposób odkupisz siebie i swoje głupie dowcipy. A potem duch zniknął. Oliwia więc zaczęła pukać do wszystkich drzwi po kolei. Ale gdy tylko ludzie ją widzieli, szybko je zamykali, bojąc się jej. Jak co roku w noc Halloween Oliwia chodzi po ulicach, czekając, aby w końcu ktoś dał jej cukierka, aby mogła wrócić do swojego ciała. Mam nadzieję, że historia się spodobała. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję Ci, Justyna, za przesłanie mi Twojego zgłoszenia do tego odcinka i bardzo podobają mi się kolory, które przedstawiłaś na swojej ilustracji i to, w jaki sposób dodałaś szczegóły do postaci. Ja ją troszkę przycięłam, ale naprawdę miałam fan z odtwarzania Twojej pracy. W dzisiejszym odcinku to jeszcze nie wszystko, bo teraz możecie zobaczyć, jakie jeszcze wysyłaliście mi rysunki do tego odcinka. Jeżeli wasz tutaj się nie pojawił, to nie martwcie się, pewnie przyszedł, ale po prostu nie jestem w stanie pokazać tutaj wszystkich. I jedna z ważniejszych rzeczy, czyli temat na kolejny odcinek, który pojawi się już pod koniec grudnia 2024 roku. I będzie to pewnie ostatni albo przedostatni film w roku 2024. I tematem na nadchodzący odcinek będzie gwiazda. Będzie to taki właśnie temat już bożonarodzeniowo-sylwestrowy, więc myślę, że fajnie się wpasuje, także twórzcie swoje ilustracje, postaci związane z tym tematem, wysyłajcie mi na maila. Wszystko jest oczywiście na dole w opisie. Ja zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco, filmy, zdjęcia, rysunki i relacje.
a my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i pa!